Wziąłem się nareszcie za korsę. Rok mi zajęło to zbieranie się. Niewiele przejechało, bo przez rok przejechały niecałe 3000. No ale auto nie było od handlarza, to po pierwsze, tylko drugiego właściciela. Tak jest przynajmniej w papierach. Znajomego. Znajomego, to znajomy. Wszystko było serwisowane w poważnym zakładzie, jakimś tam, tu niedaleko. Się okazało, że był wymieniony tylko łańcuch, nic więcej. Nawet uszczelki zostały stare, tylko sklejone na silikon. Ślizgi. Ślizgi zjedzone. Szczępy. Łańcuch już dostał takiej wibracji, że przeciął uszczelkę. Uszczelkę przeciął i wyciął dziurę w bloku. Nie wiem, czy to będzie widać. Wycięte, znaczy jeszcze nie na wylot. O, to tyle ma szczęścia w tym nieszczęściu. Nie przecięło tego na wylot. Żurawik, taki żurawik. Tutaj też wycięło 1,5 mm. Ten korpus to chyba specjalnie tu ma takie zgrubienie. Akurat w tym miejscu. Jak go zacznie rąbać łańcuch, to nie wyjdzie na zewnątrz. To chyba im tak mimochodem się udało zrobić. Olej. Co to było w oleju? To tylko ten olej wie, co tam jest w środku. Jak to wygląda? Jak odkręciłem korek, to myślałem, że to jest... że to ze skrzyni olej leci. To jeszcze nie z samochodu, tylko z jakiejś koparki albo ciągnika. Filtr aż się zassał do środka. Według licznika wychodzi, że ma przejechane na oleju 6000. 6000. A to ma chyba 600. Nie wiem, czy to w ogóle kiedykolwiek było coś tam robione przy tym. I silikon, wszędzie silikon. Smog, no też chyba musieli wyciągać smog. To też był na silikonie. Pompa wody była zmieniona. Wiesz, troszkę świecąca. Troszkę ma inny kolor niż cała reszta silnika, to chyba było zmienione, ale wszędzie się lało, wszędzie silikon. Dobrze, że tarczy na silikon nie założyli. Nie wiem, ile ja to będę składał, ale jest bardzo dużo śrubek. Nie lubię robić przy autach. Uszczelkę zjedną. A myjkę miałem pokazać. Myjka, taka jest myjka. Kawałek becki. Siatka, nie wiem z czego ta siatka. W ręce mi wpadła. Pompka. Jakaś taka, też mi w ręce wpadła dziwna. Na razie z prostownika, bo na 12 V jest. Już się tam chodzi. Jeszcze myję. Nalałem tam ropy do środka. No ale to chyba nie był dobry pomysł. Muszę coś tam innego wymyślić. Domyć się to tam jeszcze. Nie wiem, czy mnie to będę miał. Czy będę w ogóle miał, czy może złożę tak jak jest. Nie mam pojęcia. Ojej, części nowe muszą iść.
No i koszty, znowu koszty. Ale trudno coś zrobić. Ten olej najlepszy chyba sobie zostanie w wiaderku. Będę się oglądał codziennie. No ładny, błyszczący. Tyle.